Dzień dobry moi drodzy. Dziś zapraszam Was na 5 dni, 5 stylizacji, czyli jedne z tych filmików, które całkiem lubicie tutaj na moim kanale. I zaczynamy od pierwszej stylizacji. Jak widzicie, mam na sobie okulary przeciwsłoneczne, bo mamy dzisiaj całkiem ładną pogodę. Okulary są ze sklepu Lux Brille, też bardzo często mnie pytacie, a generalnie ostatnio najczęściej noszę właśnie okulary z tego sklepu. W uszach mam kolczyki takie malutkie, serduszka, które są z Wecji, jak również naszyjnik, który widzicie, też jest z Wecji. No i co? Założyłam sobie marynarkę, która jest od czerwonego garnituru. Też mogliście ostatnio widzieć filmik na moim kanale ze stylizacjami. Pod marynarką mam taki sweterek w kwiaty, cieniutki, biały. To jest sweterek z Zary, który kupiłam kilka lat temu, ale bardzo dobrze mi się nosi. Pasek, jak widzicie, pinko, jeansy takie poprzecierane, ciemne, granatowe, ze sklepu Candy TM i mokasyny czerwone z CCC, no i oczywiście torebka również z pinko. Tak się dzisiaj prezentuję. Proszę bardzo, taki powiedziałabym trochę klasyczny, trochę luźny, jak to się mówi, sportowa elegancja. O! Dobre słowo. Tak dzisiaj wyglądam. No i co? Zaczynamy filmik z kolejnymi stylizacjami. No oczywiście życzę Wam też miłego oglądania. Dzisiaj troszeczkę na przekór pogodzie. Co prawda jest ciepło, ale niestety znowu deszczowo i szaro, więc stwierdziłam, że postawię na kolory, które dodadzą mi też energii, bo powiem Wam szczerze, że mam już dosyć tej pogody i bardzo bym sobie życzyła, żeby wreszcie pojawiło się słońce i taka prawdziwa wiosna. No ale dobrze, co mam dzisiaj na sobie? To jest płaszczyk taki limonkowy ze sklepu Soul Italian, który też już mogliście widzieć. Na płaszczyku mam tutaj przypiętą broszkę z perłami ze sklepu By Dziubeka, a tutaj mam naszyjnik od Wecji. Pod spodem mam taki sweterek niebiesko, taki błękitno-beżowy, który jest od kompletu ze spódniczką ze sklepu Angela. I te sweterki są jeszcze dostępne w innych kolorach. Sweterki, te komplety są dostępne też w innych kolorach, ale powiem Wam, że naprawdę fajnie się prezentują. Są z takiego grubszego materiału, więc też będą Was nieco grzały i mają dekolt z przodu i z tyłu serek. No i dalej. Dalej mam limonkowe, chociaż teraz kamera trochę przekłamuje ten kolor, bo one są naprawdę takie mocno limonkowe, praktycznie takie same jak ten płaszcz. Jeansy, które są ze sklepu Stradivarius i mają, wiecie co, może za jakieś 10 lat albo więcej. Pasek Michael Kors, torebka Pinko, a na dole mam błękitne mokasyny ze sklepu Lovet. I tak właśnie się dzisiaj prezentuję. Tym razem upięłam sobie włosy w taki niższy koczek. I słuchajcie, wychodzę, jadę pozałatwiać kilka spraw, ale mam nadzieję, że ta stylizacja dzisiejsza doda mi trochę koloru i z dobrego samopoczucia. Dzień dobry moi drodzy, w ten piękny, słoneczny poranek. Jest dosyć wczesna godzina, a ja już wychodzę, bo za moment mam bardzo ciekawe spotkanie i stwierdziłam, że ubiorę się dzisiaj to nieco bardziej elegancko. Jak widzicie, na górze mam, na głowie mam okulary od marki Guess. Założyłam sobie również tę moją błękitną marynarkę ze sklepu Soul Italian, a pod marynarką mam taki cieniutki golfik błękitny Zary. Żeby przełamać trochę stylizację, biorę moją torebkę z Pinko. I jak widzicie, mam też tutaj na sobie takie duże, szerokie spodnie w kratę, które mają prążki, powiedziałabym, żółto-niebieskie, zaraz pokażę Wam w przybliżeniu, i błękitne mokasyny od marki Lovet. Tak się właśnie dzisiaj prezentuję. Spodnie są z wysokim stanem, zaraz rozepnę marynarkę, żeby Wam lepiej to pokazać, ale
ale taki, powiedziałabym, sportowy, elegancki look na dziś. Okulary mogą oznaczać tylko jedno. Dziś mamy przepiękne słońce i powiem Wam, że zapowiada się całkiem ciepły dzień. Sprawdzono w telefonie, ma być niby 17 stopni. Tak dobrze usłyszeliście? Więc cieszę się ogromnie, chociaż od jutra temperatura znowu ma spadać, ale to nie szkodzi. Pokazuję Wam dzisiaj, co mam takiego na sobie. No właśnie, zaczynając od tych okularów od marki Lux Brille, o które zawsze pada dużo pytań. Skąd? Więc moi drodzy, jest to sklep Lux Brille. Mam dzisiaj na sobie kolczyki i naszyjnik od marki Vezzi. A tutaj widzicie ramoneska szara od Candy Tam. Sweterek taki czarno-biało-żółty w paski z krótkim rękawem z Zary, który ma już kilka dobrych lat. Torebka od Pinko i spodnie biało-czarne w kratę z wysokim stanem, a na dole czarne mokasyny. W tle oczywiście widzicie Pipo, który jak zwykle przy miskach. Także słuchajcie, ja się tak dzisiaj prezentuję. Wychodzę, jadę pozałatwiać kilka ważnych spraw, między innymi do banku, czego nie znoszę, ale cieszę się, że jest tak piękna dzisiaj pogoda i naprawdę warto z niej korzystać. Także moja stylówka na dziś, na luzie, wygodnie, taka powiedziałabym już wiosenna. Dzisiaj stwierdziłam, że wskakuję w sukienkę. A to dlatego, że za moment wybieram się do przychodni na badanie słuchu i stwierdziłam, że dzisiaj chcę coś innego niż dżinsy czy spodnie, czy zazwyczaj jak się ubieram, poczuję się trochę lepiej jadąc do tej przychodni, więc założyłam sobie sukienkę. Sukienkę, która wygląda w ten sposób i też już ją bardzo dobrze znacie. To jest sukienka z mojito, taka, która ma tutaj gumeczkę, ściągacz w pasie, dłuższe rękawki. Jest cienka, ale powiem Wam, że bardzo ją lubię. Zobaczcie, ona ma taki piękny print w kwiaty, w róże. No, jest po prostu obłędna. Na sukienkę założyłam ramoneskę ze sklepu Candy Tam, którą też już bardzo dobrze znacie. Torebka jest od marki Estée Lauder. I do tego kozaczki w tym samym kolorze co sukienka od Marco Shoes. No i tak się właśnie prezentuję. Dzisiaj nieco inaczej, trochę inny outfit, czyli jak widzicie sukieneczka. Także humor mi dopisuje, mam nadzieję, że będę mieć też takie dobre samopoczucie po badaniach. Także słuchajcie, jadę, a tak właśnie wygląda moja dzisiejsza stylówka.